cuidado a la Argentina ahora. Spędziłem w Argentynie miesiąc, nagrywając to, jak ludzie żyją mundialem, ale także szukając po prostu historii, informacji o futbolu argentyńskim. To wszystko znajdziecie w tym filmie. Będę także w miejscach, gdzie wychował się Leo Messi, gdzie wychował się Maradona. W Buenos Aires wylądowałem w dniu otwarcia mundialu w Katarze, a wyleciałem dzień po wygranym finale. Ten miesiąc to jedna z najbardziej niesamowitych przygód w moim życiu, ale zacznijmy od początku. No nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądał pierwszy dzień tutaj, ale bardzo ciepło, letni deszcz, zawsze spoko, także nie ma co ryczeć. Jest fajnie. Mieszkam w dzielnicy Palermo, niedaleko od miejsca, gdzie rozstawiono największą w Buenos Aires strefę kibica. Musiałem się więc przekonać, jak to będzie w ogóle wyglądało, bo moim celem było przeżycie całego mundialu wspólnie z Argentyńczykami. Argentyna będzie grała swój pierwszy mecz jutro o godzinie 7 rano lokalnego czasu. Mam nadzieję, że nie zaśpię. Właśnie tutaj konstruują taki oto gigantyczny ekran. I tutaj to wszystko za mną będzie zajęte przez ludzi, którzy wstaną w poniedziałek o, nie wiem, 4, 5, 6 rano i przyjdą tutaj kibicować. 4 lata czekania i w końcu jest. Całe Buenos Aires czekało na ten dzień. Dzisiaj zaczyna Argentyna grać meczem z Arabią Saudyjską. Jest godzina 6 rano. Tutaj za mną ludzie, jak możecie zobaczyć, czekają na to, żeby ich wpuścili do fanzony, którą przygotowało miasto Buenos Aires. Byłem bardzo ciekawy mojego pierwszego meczu przeżywanego wspólnie z Argentyńczykami, chociaż zastanawiałem się, czy ten legendarny doping będzie aż tak żywiołowy o godzinie 7 rano czasu Buenos Aires. Popytałem też kibiców o nastroje przed meczem i generalnie wszyscy byli dosyć pewni wysokiej wygranej Argentyny. Resultado de hoy? Y yo diría que un 4-0. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos que salimos campeones! Po raz pierwszy usłyszałem też nieoficjalny hymn kibiców argentyńskich na tym mundialu, czyli Muchachos. Zaczynamy za 15 minut, już jest parę tysięcy ludzi. ¿Cómo están, bien? Zaczęło się świetnie, ale radość nie trwała jednak zbyt długo. Niesamowita, jaka to jest cisza. Argentyna niespodziewanie przegrywa w pierwszym meczu 2-1 z Arabią Saudyjską i przypomina nam o tym, jak losowy i bardzo często okrutny jest futbol. Tak naprawdę 2 gole anulowane w pierwszej połowie mogły ustawić to spotkanie. Tymczasem Arabia zareagowała bardzo dobrze i naprawdę wielki szacun dla nich. Takiej ciszy jak po tym drugim golu to naprawdę sobie nie przypominam. Póki co to tylko jeden mecz. Jeszcze 2 przed nimi, w tym oczywiście mecz z Polską. Na pewno ta grupa będzie bardzo ciekawa. Z
sprawy nie wyglądały za dobrze. Dopiero co ten mundial się zaczął, a już tak naprawdę trzeba było się zastanawiać, czy Argentyna odegra w nim jakąkolwiek rolę. Ja postanowiłem wybrać się do centrum miasta, żeby spotkać się z Nico Gomezem i jego kolegami. Nico jest youtuberem z kanału Secta Deportiva, a dosłownie chwilę po mojej wizycie stuknął im 1 000 000 subskrybentów. Todavía estamos impactados, no lo puedo creer. Es increíble. De lo que yo vi, lo más impactante de la historia de los mundiales. Capaz que fue un golpe justo a tiempo que nos invita ahora contra México y Polonia, pero lo veo bien. Le tengo fe a Scaloni, a Lionel Messi, a esta camada de jugadores que tantas alegrías nos fueron dando. Po tym spotkaniu wybrałem się na spacer po mieście. Nie będę ukrywał, że ja też sam zacząłem się stresować. Bilet z Barcelony do Buenos Aires kupiłem w ciemno pół roku wcześniej. Chociaż nie wiedziałem, czy Argentyna dojdzie daleko w turnieju, to nigdy nie brałem pod uwagę, że może odpaść już w fazie grupowej. A mieszkanie w Buenos Aires opłaciłem z góry na cały miesiąc, aż do 19 grudnia, czyli dnia po finale mundialu. Samo mieszkanie znalazłem na Bookingu i wyglądało ono tak. Tutaj jest obviously łóżko, jest jakiś telewizor, którego jeszcze nie rozkminiłem. Tu jest kawałek jakiejś takiej małej kuchenki. I bonusowo tak wygląda niecałe $200. Właściwie to powinienem powiedzieć, że tak wyglądało $200, bo Argentyna ma gigantyczny problem z inflacją i jej waluta traci wartość dosłownie z tygodnia na tydzień, ale to materiał na osobną historię. Teraz skupimy się na futbolu, a w Buenos Aires był on dosłownie wszędzie. Nigdy nie byłem w kraju, który tak by żył mistrzostwami świata. Nie samym mundialem człowiek żyje, ponieważ jestem kibicem FC Barcelony, to moja wyprawa do Argentyny była też wyprawą śladami Maradony i Messiego. Następnego dnia wybrałem się więc w głąb industrialnej dzielnicy La Paternal. Jestem na stadionie Argentinos Juniors, na stadionie imienia Diego Armando Maradony. To tutaj tak naprawdę zaczęła się jego profesjonalna kariera. To tutaj zadebiutował w wieku raptem 15 lat. Rekord, który pobił dopiero Sergio Agüero. Nie da się pominąć tego stadionu, jeżeli jesteś fanem piłki nożnej, tak samo jak nie da się nie zauważyć praktycznie od razu, kto był największą gwiazdą w historii Argentinos. To tutaj Diego jako nastolatek przeprowadził się z rodziną z ubogiej dzielnicy Via Fiorito, którą również odwiedziłem, ale dopiero pod koniec mojej argentyńskiej przygody. Zaraz obok stadionu znajduje się pół restauracja, pół muzeum poświęcone właśnie Maradonie. Jej właściciel był na tyle uprzejmy, że pozwolił mi nagrać pamiątki pod Diego, a mają ich tutaj naprawdę masę. Natomiast to prawdziwe sanktuarium poświęcone Maradonie znajduje się już na terenie samego stadionu. Miałem sporo szczęścia, bo byłem jedynym o tej porze zwiedzającym muzeum i pracownicy klubu zabrali mnie na prywatny tour. To już mi się nigdy później w Argentynie niestety nie zdarzyło. Argentinos to mniejszy klub, bardzo lokalny, tak zwany klub del Barrio, ale bardzo dumny ze swojej historii, którą poza samym Maradoną tworzyli inni świetni piłkarze jak Cambiasso, Sorin, Riquelme czy Redondo chociażby. Ich największym sukcesem jest Copa Libertadores w 1985 roku. Mnie jednak najbardziej w pamięć zapadło trofeum za wygranie klausury w 2010 roku. No bo czy widzieliście kiedyś puchar, na którym znajduje się ciężarówka? Corriste algo más feo que esto, no, no conseguí. Difícil. Kolejna rzecz, która mnie zaciekawiła, to fakt, że oprócz pamiątek samego klubu w muzeum znalazło się też sporo rzeczy z reprezentacji Argentyny. Pojawia się też tam sam Leo Messi, który w Argentinos nigdy przecież nie zagrał, a nawet nie urodził się w Buenos Aires, tylko w Rosario, do którego wybrałem się kilka tygodni później. Leo jest chyba po prostu skarbem należącym do całego narodu. Sam stadion Argentinos Juniors jest bardzo kameralny, jego pojemność to 25 000 krzesełek.
W trakcie mojej wizyty akurat trwała przerwa wakacyjna i wymieniano murawę na nową. Pomyślałem sobie wtedy, że muszę jeszcze koniecznie kiedyś wrócić do Argentyny, żeby wybrać się na mecz i to na pewno nie jeden. Todas las pesadillas ya se van, ya nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. No nada pasará. Oye, amorcito, llegó la hora de dormir. Pasan por acá y dejan algo. Sea un billete, una remera y se van en cuero. Tych pamiątek w sanktuarium jest cała masa. Ludzie piszą też nadal listy do Diego, czy chwalą się swoimi świadectwami, czy dyplomami ukończenia studiów. Oczywiście nie wypadało, żebym sam też czegoś nie zostawił. Argentinos Juniors jest naprawdę świetnym klubem. Mecz numer 2 w grupie C. Argentyna gra z Meksykiem. Ciężko w to uwierzyć, ale jest to dla nich mecz o wszystko. Mamy sobotę, godzina 15:21. Jestem w tym samym miejscu, co podczas meczu z Arabią Saudyjską, ale wtedy było tam może parę tysięcy ludzi. Teraz ciężko mi policzyć, ale myślę, że już kilkadziesiąt tysięcy. Jest tutaj ekipka. Hola! ¿Qué tal? Saludos para Polonia. Ha, gracias. Esperemos un buen resultado hoy. Seguro que se va a dar. Vale, ojalá, suerte, ¿eh? To jest absolutne szaleństwo, ile tutaj jest ludzi. Ciężko się w ogóle przebić, żeby być w obrębie nawet tego ekranu. Niby nie powinno mnie dziwić, że aż tylu kibiców Albicelestes pojawiło się tego dnia na fanzonie. W końcu mieliśmy mecz o normalnej porze dnia i to jeszcze w weekend. Ale mimo wszystko taki tłum robił kolosalne wrażenie. Pierwsza połowa nie zapowiadała jednak nic dobrego, bo po prostu niewiele się na boisku działo. Tak naprawdę nie było żadnej dobrej sytuacji. W drugiej połowie gra się w końcu ożywiła, ale nadal bramki nie padały. Aż w końcu sprawę w swoje ręce, czy raczej nogi, musiał wziąć nie kto inny jak Leo Messi i pięknym strzałem zza pola karnego tworzył wynik spotkania. Drugą bramkę dołożył po świetnej solowej akcji Enzo Fernandez i tak się to spotkanie zakończyło. Nie był to mecz łatwy, lekki i przyjemny, ale udało się Argentynie go wyciągnąć. Oczywiście dzięki komu? Dzięki geniuszowi Leo Messiego, do tego rewelacyjny Enzo Fernandez i Argentyna jest nadal w grze. Welcome to Argentina. Argentina, the best team of the world. Land of the football. We football. Have the greatest player of all time. Hey, vamos Argentina, vamos Argentina. Lo mejor de todo. I know. Messi, the best player in the world.
Powiem szczerze, nie sądziłem, że tak będzie wyglądać okolica wokół stadionu jednego z dwóch największych klubów w Buenos Aires. Jestem w okolicy stadionu River Plate. Praktycznie jestem na dzielnicy z domkami, z ambasadami. Założony w 1901 roku klub Atletico River Plate znajduje się w jednej z najładniejszych części Buenos Aires, czyli dzielnicy Belgrano. Klub nosi przydomek Millonarios, a więc milionerzy. Nie powinno więc właściwie dziwić, że znajdziemy tu chociażby salon Ferrari. To zupełnie inny klimat niż ten, który panuje dookoła stadionu La Bombonera, największego rywala River, czyli Boca Juniors, ale nie uprzedzajmy faktów. Powiedzieć, że wewnątrz wygląda to bardzo elegancko. Wszystko jest czyściutkie, nowiutkie. Widać, że jakiś remont był, także bardzo fajnie to wygląda. Już na samym starcie zwiedzania czekało mnie zaskoczenie. Poza różnymi klasycznymi pamiątkami z historii klubu znajduje się tu też wielka lokomotywa, która ma symbolizować potęgę klubu z lat 40., kiedy to powstała La Machina, czyli dosłownie maszyna. Wizyta jest z przewodnikiem, więc to jest spoko, natomiast jest tych ludzi dużo więcej niż na Argentinos Juniors. Tam mi się podobało bardziej, bo tam miałem wizytę prywatną. Żeby obejrzeć z góry legendarne Stadio Monumental, trzeba było się trochę przemęczyć i wejść po betonowych schodach. Dla mnie przyzwyczajonego do wdrapywania się na Camp Nou nie stanowiło to przeszkód, tym bardziej, że z góry widać ładne panoramy miasta, a także chociażby korty tenisowe. Bo River to podobnie jak Barca, klub wielosekcyjny. Całkiem to fajne i naprawdę ten stadion jest monumentalny, to widać. Estadio Monumental szczyci się pojemnością 80 tysięcy kibiców i organizowane są tutaj też koncerty muzyczne. Powstał w 1938 roku i przez to trzeba go regularnie odnawiać i przebudowywać. Trafiłem też na świętowanie urodzin. Po zwiedzaniu przewodniczka zostawiła nas w klubowym muzeum, które naprawdę robi wrażenie, bo River to w końcu jedna z najbardziej utytułowanych ekip w Ameryce Południowej. Dla River grali piłkarze świetni jak Martin de Michelis, niedoszłe legendy Barsy jak Di Stefano, niedoszłe gwiazdy Barsy jak Saviola, czy prawdziwe legendy jak Javier Mascherano. Ogólne wrażenia po zwiedzaniu stadionu spoko, ale jestem trochę zawiedziony. Żadnych szatni, żadnych stanowisk konferencyjnych, prasowych. Sam stadion, tylko wyjście na stadion i muzeum. I to muzeum na własną rękę, bez przewodnika. Podobał mi się też klubowy fanshop. Nie tak wielki jak niektóre w Europie, ale nieźle zaopatrzony. Jestem w piwiarni, która nazywa się Klub Polako. Myślałem, że może przed meczem spotkam tutaj kogoś, kto jest z Polski albo chociaż mówi po polsku, ale niestety nie. Mówiłem, że kiedyś była to kawiarnia i faktyczny klub spotkań, natomiast w tym momencie nawet w obsłudze nie ma nikogo. Ale przynajmniej można zjeść coś polskiego. A są to dwie rzeczy. Pierogi, które akurat się skończyły, więc nie mam jak porównać z tymi oryginalnymi z Polski, i zapiekanka. Mimo wszystko, jeśli chodzi o wystrój, to nadal jest tutaj dużo polskich akcentów. Tak jak sama nazwa wskazuje, więc i tak jest to fajne miejsce do odwiedzenia.
zaraz obok Klub Polako znajduje się Związek Polaków w Argentynie, także tu nie miałem do końca szczęścia, bo akurat był on zamknięty. Ale że nasi rodacy są praktycznie wszędzie na świecie, to w końcu udało mi się znaleźć Łukasza, który akurat przyjechał tu na parę dni z Brazylii. Klimat przedmeczowy. Na pewno jest większe zainteresowanie mundialem, jeśli chodzi o inne drużyny w porównaniu do Brazylii. Byłem w Brazylii tydzień temu i tam ludzie byli bardzo mocno skupieni na swoich meczach. Ej, mój typ to 1-1, ale to jest bardziej sercem niż rozumem. W oczekiwaniu na mecz popytałem też znowu Argentyńczyków o ich odczucia przedmeczowe i dało się dostrzec, że po wygranej z Meksykiem wrócił im optymizm. Resultado para hoy. Argentina 3, Polonia 0. Argentina 3, Polonia 0. ¿Y tú qué ves? Argentina 2, Polonia 1. Goles de Mata Messi, Pareco. Julián Álvarez y Enzo Fernández. Claro. Lewandowski, gran jugador. Es muy bueno Lewandowski, pero está muy solo. ¿Y a Messi lo conoces? ¿A Messi? Es bueno también. ¿A Messi? Sí, conozco a Messi. Sí. Bueno, vivo en Barcelona, así que es muy difícil no conocer a Messi. Es bueno. Sí. Y se lo ganó porque al principio le pegaban mucho en todos lados. En Argentina le pegaban, en España le pegaban. Za pół godziny rozpoczyna się mecz Polska-Argentyna. Jestem w Buenos Aires na strefie kibica, tak jak widzicie. Natomiast tak jak dwa poprzednie mecze odbywały się w wielkim upale, tak dzisiaj zbierają się tutaj nad nami czarne chmury. Czy czarne chmury zbiorą się też nad reprezentacją Argentyny? O tym przekonamy się dopiero za parę godzin. Sędzia właśnie sprawdza karnego, także nie jest dobrze. Argentyńczycy przeważali, ale najlepszej sytuacji, czyli karnego, nie wykorzystali i nadal do przerwy mieliśmy 0-0. Co tu się dzieje w tej pierwszej połowie? To jest niesamowite. Argentina! Jeżeli Polska awansuje, to Wojciech Szczęsny chyba będzie miał jakiś pomnik w kraju. W trakcie meczu namierzyłem w tłumie chyba jedynych Polaków w całej fanzonie. Spróbuję do niej dotrzeć. Jakie wrażenia po pierwszej połowie? Super! Brawo dla Szczęsnego za obronę karnego! Bramkarz turnieju jak na razie. Tak, to zdecydowanie. Także jednak mamy tutaj rodaków. Nie ma ich zbyt wielu. Liczyłem chyba 3 osoby raptem, ale są jacyś, no i dopingują, kibicują i cieszą się, że póki co udaje się utrzymać ten dobry rezultat, no i on jest też dobry dla Argentyny oczywiście. Ale po przerwie wszystko zmieniło się praktycznie od razu, kiedy Szczęsnego pokonał w końcu Alexis McAllister, a Argentyńczycy wpadli w dziki szał. Nie wygląda to za dobrze w tej drugiej połowie, coraz gorzej już po tym golu. Nas prawie wyrzucili, tym razem Lautaro nie trafia. Argentyna wygrała mecz i wygrała grupę. My nie wygraliśmy meczu, ale nie odpadliśmy. Ostatecznie nie taki zły ten mecz. Argentyna przechodzi dalej, będzie grała z Australią. Rywal dosyć łatwy, przynajmniej na papierze. No zobaczymy, co się będzie działo dalej. Następnego dnia wybrałem się w końcu do słynnej dzielnicy Boca, której sercem jest oczywiście La Bombonera, chyba najsłynniejszy stadion w Argentynie. Sama dzielnica jest natomiast, jak to mówią lokalni, skomplikowana i lepiej nie odchodzić za daleko od turystycznego centrum. Taksówkarz pokazał mi na przykład dzielnicę opanowaną przez krak. Ludzie mieszkają tu pod mostem w domach, które sklecili samodzielnie z cegieł i złomu, a obcy nie są tu delikatnie mówiąc mile widziani. No se parece una zona muy hospitable para mí.
ni para mí, ni para ti. Para usted tampoco. No. Na szczęście Boca jest znana z czegoś innego. Oprócz futbolu turystów przyciąga też tango, które tutaj właśnie się narodziło. Zapraszam Was więc na zwiedzanie La Bombonery w rytmie tego tańca. Zwiedzanie stadionu Boca nie było aż tak fajne, jak bym się spodziewał. Przede wszystkim to jest tylko muzeum. Nie można nawet wyjść obecnie na stadion. Spytałem obsługi, dlaczego tak jest. Powiedzieli, że to jest decyzja prezydenta, że jeszcze rok temu można było normalnie zwiedzać ten stadion, ale teraz już jest to niemożliwe. Teraz tylko muzeum i nic więcej. Na koniec usiadłem w stadionowym barze Boca Juniors i trafiłem na grupkę Urugwajczyków, którzy akurat żywiołowo kibicowali swojej drużynie. Niestety, chociaż wygrali 2-0 z Ganą, to ostatecznie odpadli z mundialu. Na swoją dzielnicę wracałem z lekkim niedosytem, bo ostatecznie nie zobaczyłem właściwie legendarnych trybun i murawy La Bombonery, ale obiecałem sobie, że jeszcze tam kiedyś wrócę na jakiś mecz. Buenos Aires dominuje argentyński futbol, bo przecież oprócz tych stadionów, które odwiedziłem, mają tam też tak uznane marki jak Racing, Independiente czy San Lorenzo. Ale jako kibic Barsy nie mogłem nie pojechać 300 km w głąb Argentyny, do Rosario, miasta Leo Messiego. Jestem w Rosario, mieście Messiego. Za mną rzeka Parana. Koło mnie mój kolega Jonathan. Hola. Hola. Będzie moim przewodnikiem tutaj. Rosario to drugie największe miasto w Argentynie i stąd pochodzą dwa główne kluby Rosario Central oraz Newell's Old Boys, których stadion udało mi się później odwiedzić. To ich herby widzi się tutaj na każdym rogu. Niestety Rosario nie jest bezpiecznym miejscem do życia i zwiedzania, bo leży na szlaku przerzutu narkotyków z północy. Strzelaniny i wojny gangów są tutaj codziennością. Todo se disparó hace unos años. ¿En qué año? Cinco años, joder. Pero cada vez peor. Do meczu z Australią zostało niewiele czasu, ale zdążyliśmy zjeść rewelacyjną rybę prosto z rzeki Paraná i wbić się dosłownie do pierwszego lepszego baru, który pokazywał mecz i, co ważne, miał jeszcze wolne miejsca w środku. Argentyna męczyła się bardziej niż przewidywałem, ale w końcu Australijczycy zostawili Messiemu 2 metry za dużo miejsca. I skończyło się to golem. To Messi!
Drugiego gola po przerwie dołożył niezawodny Julian Alvarez i chociaż Australia odpowiedziała jednym przypadkowym trafieniem, to Argentyna zameldowała się w ćwierćfinale. W mieście zaczęła się fiesta. Buenos Aires ma swój obelisk, a Rosario ma Monumento a la Bandera, czyli pomnik flagi. Zostałbym tam dłużej, ale czas gonił, bo miałem w Rosario tylko jeden dzień. Jestem w dzielnicy, która generalnie nie jest zbyt przyjemna. Tak mi powiedział Jonathan, mój kolega. Natomiast jest tutaj coś, czego nie mogłem ominąć. Mural z Leo Messim. A ponieważ właśnie jesteśmy po meczu i Messi strzelił gola i Argentyna przyszła dalej, to oczywiście są tutaj ludzie, którzy sobie robią zdjęcia. Idziemy właśnie do domu Leo Messiego, tam gdzie się urodził. Jakieś szaleństwo. Jacyś ludzie nas zaczepili, że tam jest ten dom i tam właśnie idziemy. Natomiast jest tutaj dosyć surowa, tak bym powiedział. O, delikatnie. Tak po łusku trochę. To jest takie małe podwóreczko i tu jest wszystko w muralach z Messim. Jest oczywiście bramka. Chłopaki sobie kopią. Super. A to jest dom Messiego. Nic specjalnego. Tak się to wszystko zaczęło. Koniec mojej wizyty w Rosario spróbowałem odwiedzić jeszcze jedno miejsce. Stadion legendarnego Newell's Old Boys, gdzie grał Leo Messi zanim wyjechał z rodziną do Barcelony. Tutaj też pod koniec kariery jeden sezon spędził boski Diego Maradona. Puścili nas na teren stadionu Newell's. Bo akurat się odbywa tutaj jakiś ślub, tam z tyłu są właśnie uczestnicy tego wesela i sobie możemy chodzić, jest godzina 20 i sobie chodzimy po stadionie Newell's Old Boys. Zajebisty klimat ma w ogóle ten cały klub, jest basen, są korty, jest przyjazny ochroniarz, który cię wpuści, można organizować śluby, wesela, super. Rosario było szalone, ale już się kończy. Czas wracać do Buenos Aires.
dlaczego jestem za kratami. Czy coś przeskrobałem? Nie, to jest po prostu mój balkon. To są zabezpieczenia antywłamaniowe. Dzisiaj nie idę na fanzonę. Jest, słuchajcie, 36 stopni w cieniu, więc tam będzie w słońcu 40. Nie jestem masochistą, przykro mi, ale nie tym razem. Dzisiaj gdzieś tam w barze będziemy oglądać. Do przerwy 1-0. Pasyście oczywiście najlepszego w historii, także jest dobrze. Tutaj mamy prywatne oglądanie dzisiaj. Cała knajpa zamknięta, proszę bardzo. Klimatu może nie ma jakiegoś bardzo kibicowskiego, ale jest klima. A na zewnątrz 36 stopni. Oprócz meczu były też steki, a więc podstawa mojej diety w Argentynie. Po drugiej stronie ulicy działo się jednak więcej. Postanowiłem się tam przenieść. Nawet policjanci na patrolu zatrzymywali się, żeby podejrzeć końcówkę meczu. Holandia odrobiła jedną bramkę, ale zdawało się, że Argentyna dowiezie korzystny wynik, kiedy stało się to. Niesamowite. W ostatniej minucie. Kraj jest przeklęty, bo mamy dogrywkę. Dzisiaj mieliśmy piękny dzień, 36 stopni, słońce, przyszedł mecz, przyszła dogrywka i nagle jest tak. Przypadek? Być może. Dogrywka też nie przyniosła rozstrzygnięcia, mimo tego, że kilka razy było naprawdę blisko. No i stało się to, co się stać musiało, kiedy tracisz gola w ostatniej akcji meczu. Dogrywki, jak to dogrywki zazwyczaj nic nie zmieniają i mamy kartę. Nienawidzę karnych. Ostatni. Nie wierzę. Nie wierzę. Półfinał. Jestem niedaleko domu, gdzie wychował się Diego Maradona. Delikatnie mówiąc, nie jest to najpiękniejsze miejsce świata, ale na szczęście nie będę tam sam. Samemu tam się nie powinno montować. Moimi przewodnikami byli Claudio, sekretarz klubu, gdzie Diego stawiał pierwsze kroki w futbolu, i Marcos, fan klubu Diego Maradona, Puente de la Noria. Obydwaj wychowywali się w dzielnicy Villa Fiorito, gdzie urodził się El Pelusa. Nosotros los maradonianos no estamos en contra de Lionel Messi, para nada, al contrario, estamos orgullosos de que él sea argentino, ¿es así? Yo amo el Barcelona por Leo, yo amo el Napoli, ¿ah, sí? Por el Diego, amamos el Napoli por el Diego, Adrián, pero también amamos al Barcelona, yo amo el Barcelona por Leo, me gusta el Madrid, me gusta hacer fútbol, pero los años que estuvo Leo, él está esperando. Es lo que me voy a decir, le hizo mucho daño Messi al Real. Dale, máquina, dale. Gracias, Jaime. Vamos al barrio,
panowie mówią, że to wszystko jeszcze tutaj nie istniało. Tutaj były pola i tutaj było jedno z boisk, gdzie Diego grał i tutaj właśnie się teraz zbliżamy do tego miejsca. Un caballo. O, tutaj sobie je sobie konik trawę i taki mamy klimat. To zresztą nie jedyne zwierzęta hodowlane, jakie tu spotkaliśmy, bo były też na przykład koguty. Acá venían todas tirando residuos y la gente rescataba lo que podía, ¿no? Y lo recuperaba y, y bueno, le daba utilidad. Sí, lo sabes qué, hermoso. Yo vivo en el centro de Lomas hace 22 años, pero me crié acá. Mi viejo se nota. Mi viejo fundó el club, el Diego. Cada vuelta que hay club, cada vuelta tiene que ser Diego, ya lo contamos. W dzielnicy Fiorito Diego jest na każdym rogu, ma nawet swoją ulicę. W końcu po krótkim spacerze udało nam się dotrzeć do domu, gdzie wychował się Diego, ale nie myślcie, że znajdziecie tu jakieś muzeum ku chwale Maradony. Miejsce zamieszkane, a właściciel bardzo mało przyjazny. W końcu udało mi się wejść na podwórko, ale tylko dlatego, że dałem mu trochę gotówki. Jak wiele innych domów we Fiorito, także i ten został zbudowany w dużej mierze własnymi rękoma przez Diego Maradona seniora. Za budulec służyły mu rzeczy znalezione albo wyrzucone przez innych. Dom nie miał wtedy ani prądu, ani bieżącej wody. Na szczęście nasz następny gospodarz był dużo bardziej przyjazny. Adrian. Tutaj każdy ma jakąś historię od Diego, na przykład o ulubionej ścianie, od której odbijał piłkę. Bienvenido a la tierra prometida. Estrellas unidas. Estrella roja. La primera pelota de Maradona se la regalaron a los 3 años. Sí, progresó bastante, porque antes era muy pobre acá. Sí. El primer partido fue con Talleres de Córdoba y el segundo partido le hizo 2 goles a San Lorenzo Mar del Plata. Salió, no sé si 4 o 5 veces goleador. 2 metropolitanos y 3 nacionales. Boni, no, bueno. Salió goleador. Lato. Lato. Deina, Casimiro Deina. Lubanski. Y Lato era goleador. Lato. Argentina ya es así. El fútbol en Argentina es algo. Ya que los que. Nace varón y lo primero que hacen es poner una pelota en los pies. ¿Por jugar en cancha grande? No querían jugar en cancha chica. Eran chiquititos, pero querían jugar en cancha grande. ¿Nos hacía Armando? Sí, sí. Ya jugaba con la gente grande. Con 13, 12, 13 años ya. Sí. Todos pensaban que era un enano, pero no era un enano. Claro, porque era chiquito. Sí. Claro, imagínatelo. Era petizo, flaquito. Sí.
con pibes grandes, ¿viste? Yo le dije... Siete tiene 8 años más, tenía 20, Diego tenía 12 y ya jugaba en el equipo. Le dije a un periodista... Maradona się equivocaron cuando nació. Spędziłem z moimi przewodnikami kilka godzin, rozmawiając o Fiorito, Diego, ale też o Polsce, o Barcelonie, o Mundialu, po prostu o futbolu. Gioco Maradona. Ah, sí. Este fue lo que ¿Qué tal, Juan Bonachón? ¿Cómo te llamas? También te viste a jugar. Es una perra. ¿Qué va a ser? Armando Mancilla, el 8 del equipo de Estrella Roja. O, niesamowite, ile tutaj jest historii, ile tutaj jest tych wszystkich miejsc związanych z Diego. Ja mógłbym tutaj z nimi spędzić pewnie parę dni, by mi ciągle coś pokazywali, albo by się im przypominała jakaś nowa historia. Ale niestety czas wracać. Będę na pewno to bardzo mile wspominał. I todo el mundo me dijo esto, que no vayas solo a Villa Fiorito porque te van a matar, a robar y todo esto. Y sí. Pero porque, ¿sabes qué pasa? No vienen a preguntar a Fiorito. Seguían por la televisión. Y la televisión muchas veces hace fantasía. Seguramente que va a haber un homicidio en Fiorito o puede haber un robo en Fiorito, si, o en Bunge o en Capital, donde sea. Pero no es una cosa entender que vos vas a ir y en cuadra por cuadra que vayas te va a pasar algo. ¿Entendés? Porque no es así el comportamiento de la gente de Fiorito. Cieszę się, że tutaj przyszedłem i zobaczyłem to, w jakich warunkach Diego wyrósł. To też bardzo dobrze pokazuje jego historię. Maradona! Ma i siete, dove sono? Polonia, bravo! Che Argentina contro Polonia jugaron, vos sabés che jugaron contro sí. Polonia, ¿verdad? Pero, claro. Grande amigo, ¿venís a apoyar a la Argentina ahora? Claro. ¡Qué grande! Mira qué belleza. No, esto se va a poner bueno, amigo. A więc mamy półfinał Argentyna-Chorwacja. Wcale nie było to takie pewne, szczególnie nie po pierwszym meczu przegranym z Arabią. Szczególnie nie w momencie, kiedy Holandia strzela na 2-2 w ostatniej akcji regulaminowego czasu gry, ale jednak. Jest piękny dzień, idealny do oglądania. Już nie ma takiego ukropa jak wcześniej, jest chyba 27 stopni. Spotkałem Diego Armando Maradonę. Jest bomba. Walczyli, drapali, wierzgali, gryźli i w końcu są tutaj, gdzie są, czyli w półfinale. Przed nami mecz numer 6, półfinał Argentyna-Chorwacja. Specjalnie na tę okazję przygotowano na znanej już wam fanzonie w Buenos Aires replikę szatni, takiej jaką dysponowali podopieczni Scaloniego w Katarze. Można było też obejrzeć sobie różne modele piłek, którymi rozgrywano poprzednie mundiale. Nastroje przed meczem są generalnie bardzo optymistyczne. Z kim bym nie rozmawiał, to jest zadowolony, cieszy się i wierzy w końcowy sukces, ale obawiają się finału. Niektórzy, no, najpierw trzeba wygrać jeszcze z Chorwacją. Chorwacja od 98 roku była minimum w półfinale aż 3 razy. W 98, 2018 i teraz znowu w 2022. To jest naprawdę niesamowity, mały, futbolowy kraj. Wystartowaliśmy z drobnymi problemami technicznymi, ale to nikomu specjalnie nie przeszkadzało. Chorwacja grała bardzo ostrożnie, ale w końcu błąd popełnił bramkarz Livakovic, który przewrócił Alvareza w polu karnym.
drugiego gola nie trzeba było długo czekać, bo już 5 minut później na 2-0 podwyższył Julian. Wiarygodna ta pierwsza połowa, dużo lepsza niż się spodziewałem. Najpierw Messi robi swoje z karnego, ale później niesamowity rajd Juliana Alvareza. Co to jest za dzieciak i po prostu Buenos Aires eksplodowało. W drugiej połowie mecz ostatecznie się zakończył po legendarnej już celowej akcji Leo Messiego, który objechał Joszko Guardiola i wystawił piłkę Alvarezowi praktycznie na pustą bramkę. Po to tu przyjechałem. Kibice w Buenos Aires świętowali każde zwycięstwo pod ikonicznym obeliskiem w centrum miasta. Miałem tam nie jechać aż do wygranego finału, żeby nie zapeszyć, ale w końcu ciekawość wzięła górę. Szaleństwo! Co się tutaj dzieje? Wśród świętujących nie zabrakło też słynnego tekstu Leo Messiego Kemiras Bobo, wypowiedzianego w tunelu po meczu z Holandią. Kreatywność kibiców naprawdę nie zna granic. Niektórzy próbowali wspiąć się nawet na żywopłot czy obelisku. Jednym szło to gorzej, innym lepiej. Nie wiem, czy Argentyna wygra, ale cieszę się, że tutaj przyszedłem. Nie widziałem czegoś takiego chyba jeszcze w życiu. Nie wiem, czemu powiedziałem chyba, bo na pewno nie przeżyłem nic podobnego w życiu. A jeszcze wtedy nie wiedziałem, co będzie działo się za kilka dni w tym samym miejscu. Ale zanim przejdziemy do finału, zrobimy mały przeskok. 1600 km na północ od Buenos Aires. Przez ten cały mundial i piłkę nożną w końcu zapomniałem, żeby się poczuć troszeczkę jak turysta. Coś może zobaczyć faktycznie.
w tym kraju, do którego przyleciałem, poza samymi miastami i stadionami i fanzonami. W związku z tym na dwa dni wyrwałem się z Buenos Aires. Iguazu to malutkie miasteczko położone w dżungli. Jest totalnym przeciwieństwem wielkich argentyńskich metropolii. Z Buenos Aires leci się tu 2 godziny, a loty nie są drogie. Tu za mną jest Argentyna. Tutaj jest Paragwaj. A tu jest Brazylia. Oczywiście także tutaj futbol jest wszechobecny, ale to nie on był powodem, dla którego tu przyleciałem. Moim celem było zobaczenie wodospadów, uznawanych za jeden z 7 cudów natury. Jeżeli będziecie w Argentynie albo w Brazylii, nie możecie przegapić tego, co jest za mną. To są wodospady Iguazu. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie widziałem w życiu. Jestem oczywiście tutaj, gdzie to wszystko się zaczęło, meczem, pamiętnym meczem z Arabią Saudyjską. Tutaj wtedy było kilka tysięcy ludzi, a myślałem, że to całkiem dużo. Nie wiedziałem, co mnie czeka, nie wiedziałem też, jaka będzie ta droga Argentyny i jak długo ona potrwa, ale w końcu mamy to. Jest finał. To już dziś Leo Messi zostaje mistrzem świata i ostatecznie potwierdza, kto jest prawdziwym gołtem w tym sporcie. Nie mogę się doczekać. Zależnie od tego, jak się ten finał zakończy, ludzie już teraz mi mówią, że są bardzo dumni ze swojej reprezentacji, są dumni z tego, co zrobił dla nich Leo Messi. Nie mają wielkich oczekiwań w takim sensie, że jeżeli nie wygrają, to będzie to tragedia narodowa. Doceniają to, czego mogli być świadkiem. To mój przedostatni dzień w Argentynie. Trochę sentymentalnie może, ale chciałem podziękować naprawdę wszystkim Argentyńczykom, którzy mi pomagali tutaj będąc na miejscu. Uzyskałem od Was nic innego jak tylko miłość, cierpliwość, pomoc, gościnność przede wszystkim. Jestem Wam bardzo wdzięczny i dziękuję za ten niezapomniany miesiąc, za to, że pomagaliście mi w kręceniu tego filmu. Tak oto zaczął się najbardziej epicki finał w historii Mistrzostw Świata. Thank you.
Argentyna strzeliła 2 gole i nie wyglądało na to, że coś się może w tym meczu jeszcze zmienić na jej niekorzyść. Jeśli chodzi o finały, to było jedno z najlepszych 45 minut, jakie widziałem w życiu. Niesamowite partidaso rozgrywał Angel Di Maria, którego w 64 minucie zmienił Marcos Acuña. 20 minut! I niestety właśnie chwilę później zaczęły się problemy Argentyny, która do tej pory w pełni kontrolowała spotkanie. Za dobrze było. Nawet nie zdążyliśmy ochłonąć po tym golu, a już kolejnego po niesamowitym voleju strzelił Kylian Mbappé. Wydaje mi się, że w tamtym momencie każdy zaczął myśleć o klątwie, która nie pozwalała Argentynie wygrać mundialu od 1986 roku. 2014 Higuaín, 2022 Lautaro. W dogrywce wynik otworzył Argentyna, konkretnie Leo Messi, który dobił strzał Lautaro Martineza. Nie byliśmy pewni w pierwszej chwili, czy ta piłka przekroczyła linię bramkową, ale po chwili polski arbiter Szymon Marciniak wskazał, że tak. Nie mogę w to uwierzyć, mówił argentyński komentator i my też nie mogliśmy. Francja dostała kolejnego karnego, tym razem po zagraniu ręką i po raz kolejny podszedł do niego rewelacyjny tego dnia Mbappé. Więcej bramek już w dogrywce nie padło. Argentynę uratował wielki Dibu Martinez, który obronił 100% szansę Kolo Muaniego. Czekała nas więc seria rzutów karnych. W drugiej serii karnego dla Francji zmarnował Coman, a dla Albiceleste strzelił mający polskie korzenie Dybala. Kiedy w kolejnej serii Tchouaméni strzelił obok bramki Dibu, Argentyna była 2 gole od Mistrzostwa Świata. Ostatniego karnego strzelił Montiel, a cała Argentyna eksplodowała z radości. Zostali właśnie mistrzami świata. Niech mi ktoś powie, że to nie jest najpiękniejszy sport świata.
Nie pozostało nic innego, jak zacząć świętowanie i jak całe Buenos Aires postanowiłem dostać się pod obelisko. Mira qué linda que es, vamos Messi, Vamos, sí, claro. Messi, campeón Messi. Claro.
dos palabras. Lionel Messi. Who's the best player ever? Well, I would say Messi, but it is Messi, you know. Yeah. There are plenty of good players. Okay. But Messi is the one. Yeah. And Argentina is number one as well. Number one as well. Goddamn. Yes. Obviously. Vamos. You're damn right. Thank you.
grubsza wyglądam dzień po imprezie, właśnie czekam na Ubera. Udało się go złapać bez żadnych problemów, o dziwo. Tak wygląda moja twarz, także używajcie kremów, pamiętajcie o tym. Noście czapki, ja swoją zgubiłem gdzieś. No i prawie nie spałem, ledwo mówię. Cały czas do mnie nie dociera, co tutaj się odwaliło przez ten ostatni miesiąc. Ile emocji, ile przeżyć, ile spotkań. To wszystko jest nie do opisania, dlatego się cieszę, że zdecydowałem się, żeby to wszystko wam pokazać. A jeżeli kiedyś wybieracie się do Argentyny, to chyba nie muszę was już bardziej przekonywać. Tym bardziej, jeżeli lubicie piłkę nożną. Jedyne takie miejsce. Ten film nie byłby możliwy bez wsparcia moich fanów, a jeżeli chcesz do nich dołączyć, to zapraszam. Link jest w opisie odcinka.